Cześć! Bardzo się cieszę, że oglądacie kolejne wydanie The Look Inside. W dzisiejszym odcinku tematem przewodnim jest dress code, czyli czym jest kod ubioru, jakie wyróżniamy poziomy formalności, jak za pomocą akcesoriów budować wizerunek. Zaczynamy! Business smart, business casual. Co założyć na integrację, co na rozmowę o pracę? Głowa mała. Jestem tu od tego, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Wyróżniamy trzy poziomy formalności stroju biznesowego. Pierwszy z nich to business attire, ten najbardziej formalny. Cóż to takiego jest? W przypadku kobiet, nie bójmy się tego powiedzieć, mundurek, czyli żakiet plus spódnica, ewentualnie spodnie, sukienka plus żakiet, kolory stonowane, bardzo biznesowe, czyli granat, szarość, biel. Drugi poziom formalności to business smart. Co to oznacza? Styl nieco swobodniejszy. W tym przypadku możemy sobie już pozwolić na zestawy koordynowane, czyli marynarka, a spodnie zupełnie z innych materiałów. Koszulę możemy zastąpić bluzką. W przypadku dress code'u kobiecego jest bardzo cienka granica między business smart a business casual. Aby z tego zestawu zrobić business casual, czyli coś bardziej swobodnego, bardziej codziennego, wystarczy eleganckie spodnie wymienić na parę jeansów. Bez przetarć, bez dziur. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kobieta w biurze pozbyła się marynarki i wystąpiła w samej bluzce ze spodniami bądź spódnicą. Pora na męską garderobę biznesową. Najbardziej formalny strój. Business attire, czyli znowu mamy po prostu komplet. Ciemny garnitur, jasna koszula, poszetka, krawat. Staramy się, aby było jak najbardziej stonowane i jak najmniej wzorzyście, więc tutaj do tego elementu można by się było przyczepić, ale zasady są po to, żeby je troszkę łamać. Jeżeli w firmie, w której pracujemy, panuje bardziej swobodny styl, możemy gładką koszulę wymienić na bardziej wzorzystą, dodać marynarkę okroju mniej formalnym, wręcz takim sportowym. I nie musi to być komplecik. Możemy wziąć spodnie zupełnie z innego materiału. A co mieści się w ramach kodu business casual, czyli stylu z elementami sportowymi? Zobaczcie, jaki zestawik tutaj wyczarowałem. Bierzemy kamizelkę z kompletu trzyelementowego. Nosimy ją samą, z koszulą. W koszuli możemy podkasać rękawy i nawet są dozwolone jeansy oraz para sneakersów. Zwróćcie uwagę, mamy dwa garnitury, dwie pary spodni, dwie koszule i tak naprawdę można z tego stworzyć aż trzy poziomy stroju biznesowego formalnego, czyli nasza szafa wcale nie musi pękać w szwach. A w co mamy się ubrać po godzinach, kiedy to przestaje obowiązywać nas formalny dress code? Mamy do wyboru styl sportowy albo styl casual. Znajdujemy się w sklepie, który specjalizuje się właśnie w takim stylu. Oto moja urocza asystentka, która sama się ubrała. Zobaczmy. Sportowa bluza, jeansy, sneakersy. Do pracy no nie bardzo się nadaje, ale na co dzień jak najbardziej. Dowiedziałem się, że wszystkie elementy tej kolekcji są komplementarne, czyli nawet z zamkniętymi oczami możemy stworzyć super zestawy. No to sprawdźmy. Ciach. Wziąłem golfik, który rzeczywiście fajnie wygląda z tym trenczem. I jako taki mocniejszy kolor torebka. Rzeczywiście. A jeszcze, a to wezmę tak. Element sportowy. Asystentka gotowa na spacer. Marki wyspecjalizowane w stylu casual najczęściej wywodzą się ze sportu. Są idealne na przykład dla wolnych zawodów, których tak naprawdę nie obowiązuje strój formalny. Możemy tu znaleźć zestawy bardzo sportowe. Takie wygodne bądź podomowe. Dresik zawsze spoko. Natomiast przedstawiciele wolnych zawodów mogą znaleźć tu strój formalny na ich potrzeby. T-shirt, marynarka, para jeansów. Dla grafika komputerowego może to być szczyt elegancji.
Kodów ubioru jest bardzo wiele. Ja przedstawiłem tak naprawdę ułamek tego wszystkiego. Pamiętajcie jednak, że stylizację dobieramy do osobowości, do stylu życia, do miejsca pracy, do zawodu, a przede wszystkim nie możemy tam zatracić siebie.